Jak widzieliście, zapłytowałem sobie sufit. Wszystkie ściany również są zapłytowane. Dodatkowo na podłodze jest położona mata grzewcza, która została zalana samopoziomem. A teraz chciałbym Wam powiedzieć kilka, powiedzmy, takich bardziej rozbudowanych zdań, jak poszczególne etapy, takie ważniejsze, zostały tutaj zrobione. Zacznę od okna. Okno wypłytowane jest tak samo zielonymi płytami, z tą różnicą, że nie jest, powiedzmy, płyta ustawiona równo czy do kąta prostego względem okna, tylko jest zostawiona przerwa, powiedzmy tak, pół centymetra na ramię, pomiędzy ramą a płytą, po to, żeby było jak najwięcej ramy widocznej, żeby dało się wygodnie obrobić silikony przy zawiasach i tak dalej. Jest to zrobione dookoła, czyli i od spodu, tutaj sobie wkładam płytkę jako parapet, ona mi podchodzi pod ramę okienną, wszystko jest identycznie dookoła. Płyty są kręcone do profili ze ściany. Tył, jeżeli było bardzo cienko, jest przyklejony na kleju do płytek. Dlaczego tak, a nie na przykład na kleju gipsowym? Wychodzę z założenia, że klej do płytek równie dobrze klei, a jest bardziej odporny na wilgoć. Jeżeli chodzi o okno, jest jeszcze jedna rzecz, na którą wypadałoby zwrócić uwagę, a mianowicie jak to jest zapłytowane. Bardzo często można spotkać się, że ja rozumiem, że to jest łazienka, że to będzie przykryte płytami, płytkami i tak dalej, ale jakieś tam, powiedzmy, minimalne zasady płytowania, jeżeli chodzi o suchą zabudowę, powinny być zachowane, czyli nie jest, powiedzmy, tutaj zrobiona docinka tak, jak, powiedzmy, się kończy okno, tylko jest wycięta L-ka najlepiej dookoła okna. Tak są rozłożone profile i płyty. Co to daje? Wzmocnienie całej konstrukcji, jeżeli jest okno, i dodatkowo macie usztywnienie i redukujecie możliwość potencjalnych pęknięć. Trzeba na to, powiedzmy, wziąć poprawkę, jeżeli płytujecie i rozstawiacie sobie profile. Kolejnym elementem w łazience, który wypadałoby wytłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej wykonałem, jest zabudowa geberitu oraz rury, która się tutaj znajdowała. Jak pewnie zauważyliście, ja tutaj nie miałem profila. Zapomniałem, po prostu zapomniałem go założyć. Jak to rozwiązałem? Zamontowałem to na M-systemie. Krążek, krążek, krążek zamontowany, do niego poszedł przez te krążki, nie do płyt, tylko przez krążki był przykręcony profil przyścienny, do niego płyta, tu jest identycznie profil przyścienny, do niego były profil przyścienny, też był kręcony, powiedzmy, w ten sposób, żeby był uchycony tak jakby przez profil, który jest, przez stelaż, który jest pod tą płytą. Nie jest, jeszcze raz powtarzam, kręcony profil tak jakby czysto do płyty GK. Zawsze jest albo do M-systemu, albo do innego profila. To samo, czyli tutaj jest profil dany w ten sposób, tak żeby zakryć rurę. Tutaj był również dany profil przyścienny. To jest zlicowane z zabudową stelaża. I tutaj narożnik jest wstawiony. Narożnik. Tutaj jest profil główny wstawiony, który wszystko stabilizuje. Nic nie lata, wszystko jest stabilne. Tak to jest zrobione. Zabudowa stelaża, no to tutaj nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Tutaj jest profil. Profil, wszystko jest chwytane, przykręcane w profil bądź talerzyk z M-systemu. Tu jest identycznie, tu widzicie, że leci profil, więc do niego się wkręciło jakby drugi profil. Identycznie jest tutaj. Jak możecie zauważyć, tutaj mam zaznaczoną wnękę, ale nie jest to wycięte. Dlaczego jest to tak zrobione? Doszedłem do wniosku z inwestorem, że z racji tego, że ten stelaż jest bardzo wąski, jakoś to trzeba zagospodarować, bo to będzie głupio wyglądało. Tu będzie grzejnik, a tutaj będzie
zrobiona wnęka, czy na papier toaletowy, czy na cokolwiek. Po prostu jakoś to delikatnie urozmaicić. I dlaczego to nie jest teraz wycięte? Z prostej przyczyny. Nie znam dokładnej wysokości i nie chcę sobie robić dodatkowej roboty. Wypłytkuję sobie tą ścianę, przeniosę sobie, będę znał rozmieszczenie fug i dopiero sobie powycinam, zrobię zabudowę, czyli wytnę wyżej o półtorej płyty względem fug tutaj. Każdy, powiedzmy tak, fuga wyjdzie tu, ja się przesuwam o 2,5 cm w górę względem każdej fugi. Przykręcam stelaże, czyli stelaż tu dookoła, płyta i dopiero potem mogę sobie to płytkować. Nie chcę sobie robić podwójnej roboty, dlatego dopiero jeżeli tu będę wiedział, jak faktycznie wyjdę, czy wyjdę 5 mm wyżej, czy niżej, czy cokolwiek innego, dopiero tutaj sobie to wycinam. Identyczna sytuacja ma miejsce w prysznicu. Tutaj również jest wnęka, tyle że ja już sobie tutaj powiedzmy mniej, a więcej jest to wyznaczone, mniej, a więcej powtarzam. Ja sobie obciąłem, bo tutaj leci profil, przeciąłem go sobie w tym miejscu, dołożyłem esy tu, żeby to wzmocnić i tak jak w poprzedniej wnęce wyjdę sobie z tą ścianką, poznam dokładny wymiar fug, względem nich wytnę po prostu w płycie GK. Ja już tutaj sobie podkułem nawet w ścianie, żeby już tam za bardzo nic nie kuć, nie ingerować za bardzo w ściany. Po prostu chodzi o ładne wycięcie pod dokładny wymiar. Jak mogliście zauważyć w poprzednim filmie, w tamtym miejscu, w tamtym narożniku była rura od wentylatora, od kanalizacji i tak dalej. Więc inwestor stwierdził, że nie będziemy robić zabudowy tylko powiedzmy tego krótkiego kawałka, bo to by wyglądało troszkę głupio. Zabudowa została przeciągnięta przez całą ścianę, nazwijmy to prysznicową, od początku do końca, pod wymiar rury z kanalizacji, czyli najniższego punktu. Dodatkowo są tutaj zrobione dwa punkty świetlne pod lustro. Jeżeli chodzi o wykonanie takiej półki, to jest ona bardzo prosta. Profil przyścienny, czy nawet główny, zależy co wam zostało, ale najlepiej jest przyścienny. Kręcicie, ja przekręcałem, tak jakby, ja najpierw płytowałem sufit, potem przykręciłem profil przyścienny dłuższymi wkrętami, wkręcając się w stelaż. Później przykręciłem sobie w identyczny sposób poziomy profil. Dociąłem sobie płytę jakby czołową, przykręciłem do narożnika, powiedzmy do końcówki tej płyty, znowu przyścienny, trzymając pion powiedzmy tej płyty, przykręciłem sobie dolną i to jest koniec. Zabudowa jest szybka, prosta i stabilna. Przepraszam, że nie mam przebitek z zabudowy tej belki. Ale no niestety usunąłem sobie przy edycji. Czasami tak bywa, więc dlatego niektóre rzeczy wam tłumaczę na tym etapie. Mam nadzieję, że to co tłumaczę jest proste. Jeszcze raz. Profil przyścienny jest na suficie, profil przyścienny jest na ścianie względem najniższego punktu. Dodatkowy profil jest powiedzmy na łączeniu narożnika zewnętrznego. Wszystko wypoziomować, wypionować. Jest stabilne. Nie ma z tym wielkiej filozofii. Ostatnią rzeczą wartą wytłumaczenia bądź wyjaśnienia jest ściana drzwiowa. Ja tutaj miałem już zamontowane drzwi z opaską i było ograniczone miejsce do wyprostowania ściany, dlatego nie dawałem profili, tylko poszedł M-System. M-System pozwoli wam uniknąć zużywania powiedzmy zbędnych centymetrów łazienki, więc jeżeli macie jakieś ograniczone pole manewru, to M-System jest idealny. I teraz tak, całość jest na M-Systemie, tu oczywiście muszę sobie to podokręcać wszystko. I tak, co to są za kabelki i na przykład dlaczego nie mam już ich w puszkach? Z prostej przyczyny, to będzie gniazdko, to będzie włącznik, tu jest sterownik do maty grzewczej. Dlaczego nie osadzam sobie na przykład puszki od razu w tym miejscu? Po to, żeby, nazwijmy to tak, z powodów estetycznych. Jeżeli
płytka mi wyjdzie teoretycznie, fuga, wyjdzie mi w tym miejscu. Mnie się osobiście średnio podoba, jeżeli jest łączenie, jeżeli jest puszka na łączeniu fug. Kabel przenoszę albo wyżej, albo niżej, jeżeli mam oczywiście taką możliwość, że mi jakiś mebel nie blokuje, powiedzmy, dostępu do puszki czy do gniazdka. Dlatego ja sobie wystawiam mniej więcej punkt, w którym ma być. Kabel mam zawsze z naddatkiem i dopiero jeżeli mi wychodzą jakieś sensowne, że płytka mi wyjdzie w tym miejscu, to ja ten kabelek sobie przeciągam wyżej bądź niżej. Żeby nie było sytuacji, że na przykład na jakimś dziwnym narożniku płytki mi wychodzi, na łączeniu niesymetryczne czy cokolwiek takiego. Nie wiem, czy to jest, powiedzmy, złe, ale mnie się to po prostu nie podoba. To jest tylko i wyłącznie kwestia estetyczna, nic więcej. Tak mniej więcej prezentuje się przygotowanie łazienki pod płytki. Oczywiście została hydroizolacja do zrobienia, więc na podłogę idą taśmy, hydroizolacja, na podłogę idzie jednoskładnikowa, w moim przypadku DSF 523, na ściany idzie FDF 525, oczywiście taśmy, mankiety i tak dalej, ale o tym jest już film na kanale, więc nie będę tego powtarzał. Co jeszcze by wypadało powiedzieć? Łączenia na przykład takich płyt. Ja je na etapie, powiedzmy, klejenia wklejam sobie taśmę i tyle. Żeby to dodatkowo usztywnić, zazbroić, ma być stabilne. Przede wszystkim wszystko ma być stabilne, wtedy nic wam nie pęka. Czasami na forach się pojawiają pytania, dlaczego mi pęka fuga na przykład na zabudowie ze stelaża i tak dalej. Z prostej przyczyny, jest coś niestabilnego, ktoś poszedł na skróty, coś się obluzowało, no i coś pracuje. No a jeżeli coś pracuje, no to potem będzie pękać. Więc wszelkie zabudowy muszą być zrobione stabilnie. To by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że w jasny i zrozumiały sposób wytłumaczyłem wam, w jaki sposób ja przygotowuję łazienkę z rynku wtórnego pod płytkowanie. Jeżeli coś jest niejasne, macie wątpliwości, sekcja komentarzy jest dla was. Ja ze swojej strony będę wdzięczny za zostawienie lajka, subskrypcji, jeżeli ktoś tego nie robi. I widzimy się w następnym filmie. Na razie.